mam wiedzę sprzed kilku dni, na bieżąco spółka gminy reguluje zaległości wobec Siemens. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległości. Zero. Ja nie odpowiem, ponieważ no, nie wiem, co się w spółkach poszczególnych dzieje. Spółek mamy kilkanaście, tak? Nie, mamy kilka. Spółek w mieście mamy kilkanaście miejskich, proszę pana. Kilkanaście? Tak. Jeżeli weźmiemy opłacę z Kecówki, to tych spółek wyjdzie kilkanaście. No jeżeli weźmiemy opłacowskie spółki, to... Spółki sportowe jeszcze. Czy spółek matek mamy kilka. Ale to znaczy o tyle, znaczy moje pytanie jest o tyle istotne, znaczy mniej interesuje, dlatego że prezes Jaskółski udzielał bodajże w jednej z gazet wywiadu, że istnieją zaległości. Dlatego ja mam pewne obawy, że te środki, które zostaną przekazane teraz do GIM-u, wystarczą na pokrycie czy spłatę pożyczek wobec wodociągów i na pokrycie tych zaległych spłat do Siemens Finance. Pytanie zasadnicze, co, z czego spółka będzie obsługiwała w roku kolejnym zobowiązania wobec Siemens Finance, kiedy dokapitalizowanie tej spółki jest przewidziane na poziomie 5 milionów złotych, a kwota wymagana na poziomie około 13. Panie prezydencie, proszę. Grudziądzkie Inwestycje Medyczne otrzyma środki z dzierżawy nieruchomości wobec szpitala. Trudno w tej chwili powiedzieć, ma być jutro, bo najwyżej zawarta umowa dzierżawy obowiązująca jeszcze od grudnia. Tam jest kwota, nie wiem, około 1 do 2 milionów będzie wpływało z tytułu dzierżawy do GIM-u. Tak, pan ma jakieś inne informacje? Bo ja nie wiem. A tak samo, że 80 tysięcy miesięcznie. A, nie wiem, umowa nie jest... Powiedział, że pod tyle są płatności, jak pan pamięta. Znaczy, to, umowa z tego, co wiem, nie jest podpisana, ponieważ dzisiaj... A to może panowie wiecie lepiej, ja mam informację, myślę, że z pierwszej ręki. Więc mówimy o kwocie od 1 do 2 milionów w skali roku, to jest tytuł dzierżawy. 5 milionów mamy dokapitalizowanie w podjętym przez państwa dzisiaj uchwale 5 milionów w WPF-ie. Mamy tak, tylko pytanie 5 milionów. Jakie te środki? 3,8 miliona. Najprawdopodobniej poprosimy państwa o zmianę budżetu na ten rok. Z tytułu PCC, które to GIM zapłacił, jak państwo wiecie, do Urzędu Skarbowego z tytułu nabycia nieruchomości od szpitala. Te środki wpłynęły na konto Urzędu Skarbowego i wrócą za chwilę do nas na konta gminy miasta Grudziądz. Środków w projekcie złożonym 15 listopada nie przewidywaliśmy. Ponieważ te środki wypłynęły ze spółki GIM, no zrobią duże koło i do tej spółki powinny wrócić, więc mam dodatkowo 3,8 miliona złotych. Czyli w roku, bo mamy praktycznie końcówkę roku, jeżeli GIM spłaci wodociągom te 2 miliony z kawałkiem, jeżeli tak jak pan mówi jest wyczyszczony Siemens Finance, czyli GIM ulokuje 4 miliony na lokacie i one będą uwidocznione w sprawozdaniu finansowym, tak? A jeżeli nie będzie tej kwoty, to znaczy, że pan dzisiaj kłamał. Dziękuję. Miejsce kłamałem dotyczące jakiej kwestii? Ja bardzo pana rozumiem. Czy nie? Sprawozdanie finansowe będzie ogólnodostępne. Czyli dzisiaj mamy 28 grudnia, czyli jeżeli jest tak, jak pan mówi, czyli są wszystkie płatności wobec Siemens uregulowane na dzień dzisiejszy. Czegoś takiego nie wspomniałem. Powiedziałem, że nie mam wiedzy na ten temat. Nie mam wiedzy, ponieważ nie mam wiedzy, co się w poszczególnych spółkach dzieje. Proszę mi, panie radny, nie imputować czegoś, czego nie powiedziałem. Dobrze, no to nie ma pan wiedzy, to ja zadam oficjalne zapytanie w takim razie w dalszej części, jaki jest stan zobowiązań wobec Siemens Finance na dzień dzisiejszy. I jeżeli jest, tak jak pan powiedział, jest wyczyszczony, to podkreślam, że to musi... Wszystko będzie... Dobrze, to nie ma pan wiedzy, no to jest to wszystko. Moim zdaniem jest to spółka szczególnego nadzoru i jeżeli ona tylko i wyłącznie funkcjonuje dzięki dokapitalizowaniu gminy, no to trzeba mieć bieżącą informację o tym, jak ta spółka funkcjonuje. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o płatności, no to są tylko wobec jednego podmiotu tak naprawdę, wobec Siemens Finance. To nie jest skomplikowana operacja, czy skomplikowana spółka po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.